otwiera 47. sesję Rady Gminy Andrzej Smol. Jest to sesja budżetowa. Stwierdzam kworum na dzisiejszej sesji. Chciałbym serdecznie przywitać na tej sesji pana wójta, panią wicewójt, panią sekretarz, panią skarbnik, pana mecenasa. Witam wszystkich sołtysów, witam wszystkich radnych. Na sekretarza dzisiejszych obrad wyznaczam radną Patrycję Melanik. Państwo w materiałach otrzymali porządek na dzisiejsze obrady. Czy do tego porządku są jakieś uwagi? Pani skarbnik, bardzo jeśli można, pani przewodnicząca, prosiłabym o wykreślenie z drugiej części obrad punktu D zmiany w budżecie gminy Andrzej Smol na 2021 rok. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze inne uwagi? Jeżeli nie ma więcej uwag, to z Państwa jest za tym, aby wykreślić punkt dotyczący zmian w budżecie bieżącym z dzisiejszego porządku obrad. Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, Tomasz Bojanowski, Romuald Bulesowski, Lech Chojnacki, Wiesław Gabara, Paweł Garnys, Piotr Kisiel, Wojciech Lubarski, Patrycja Melaniuk, Agnieszka Rataj, Robert Sawicki, Jacek Stefaniak, Marian Tuszyński, Andrzej Wiosny. Dziękuję bardzo. Kto jest w związku z tym za dzisiejszym porządkiem obrad bez tej uchwały dotyczącej zmian w budżecie? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, Tomasz Bojanowski, Romuald Bulesowski, Lech Chojnacki, Wiesław Gabara, Paweł Garnys, Piotr Kisiel, Wojciech Lubarski, Patrycja Melaniuk, Agnieszka Rataj, Robert Sawicki, Jacek Stefaniak, Maria Tużyński, Andrzej Wiosna. Porządek został przyjęty. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń sesji. Tak, są do przyjęcia trzy protokoły z sesji z dnia 19 listopada, z 30 listopada i 10 grudnia. Te protokoły były do wglądu w Biurze Rady. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z tym uznaję, że zostały przyjęte przez aklamację. Kolejny punkt jest to powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Do tej komisji chciałbym powołać radnego Lecha Chojnackiego, radną Agnieszkę Rada i radnego Piotra Kisiela. Rozumiem, że radni wyrażają zgodę. Kto z Państwa radnych jest za takim składem Komisji Uchwał i Wniosków? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, Tomasz Bojanowski, Romuald Bulesowski, Lech Chojnacki, Wiesław Gabara, Paweł Garnys, Piotr Kisiel, Wojciech Lubarski, Patrycja Melaniuk, Agnieszka Rataj, Robert Sawicki, Jacek Stefaniak, Marian Tużyński, Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu szóstego. Jest to podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie. I tutaj będą dwie uchwały. Uchwała dotycząca uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032, jak również uchwalenie budżetu gminy Andrzej Smol na rok 2022. I poproszę panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim czytam treść uchwał, kilka słów wstępu do tych dokumentów, więc wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana na okres 10 lat, to jest do roku 2032. Wielkości w tej prognozie w zakresie roku 2022 są oczywiście zgodne z budżetem gminy. Po wprowadzonych jednak zmianach w stosunku do projektu budżetu, zarówno w zmianach dochodów, jak i wydatków ogółem, zostały one zwiększone łącznie o kwotę 8 878 844,45 zł. Jednocześnie prognozowana kwota długu na okres na dzień 31 grudnia 2022 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 2 260 000 zł i wynosi 19 769 549 zł i 12 groszy, stanowi to 22% dochodów ogółem. Spowodowane to zostało zmniejszeniem deficytu o tą kwotę i planowanego zadłużenia na rok 2021, co stanowiło punkt wyjścia właśnie do wyliczenia planu zadłużenia na koniec 2022 roku. Wielkości w kolejnych latach w wieloletniej prognozie finansowej zostały wyliczone w sposób realistyczny i ostrożny na podstawie założeń wskaźników do projektu
wskaźniki spłat nie przekraczają dopuszczalnych limitów spłat zobowiązań, o których mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Również w każdym roku zachowana została relacja wynikająca z artykułu 242 ustawy, bez której nie można uchwalić budżetu. To jest dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Jest to tak zwana nadwyżka operacyjna. W roku 2022 wynosi ona 5 228 955 zł i 57 groszy i na takim wyższym poziomie ustalone są kolejne lata. W przedsięwzięciach natomiast wiążącym numer 2 zostały ujęte zadania zarówno bieżące, jak i majątkowe, których realizacja wyklacza poza rok budżetowy 2022. Jeśli chodzi natomiast o budżet na rok 2022, to co wyróżnia, to rekordowa planowana kwota dochodów majątkowych, czyli kwota 25 483 517 zł 15 groszy, jest to 29% dochodów ogółem. Głównie są to podpisane już umowy przyznające środki i dotacje na inwestycje. Największe z nich to 7 milionów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, 8 milionów rządowego programu Polski Ład. Z Unii Europejskiej zawarte są kwoty na wysokości 2 975 000 zł. Przyznane dotacje oczywiście łączą się z realizacją inwestycji, również na rekordową kwotę dla gminy Andrzejów, jest to wysokość 40 372 472 zł. Jest to 41% wydatków ogółem. Przy planowanym deficycie porównywalnym z latami ubiegłymi, to jest 9 660 000 i planowane jest to zaciągnięcie w tym wysokości 8 600 000. Przeczytam teraz treść uchwał, czyli uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrzejów na lata 2022-2032. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Andrzejów na lata 2022-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały oraz tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikają te płatności, wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się wójta gminy Andrzejów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym. Traci moc uchwała nr 33/266/20 Rady Gminy Andrzejów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Andrzejów na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Andrzejów. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji. Następna uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejów na rok 2022 ustawa łączą kwotę planowanych dochodów w gminie w wysokości 88 034 194 zł 20 groszy z tego dochody bieżące na kwotę 62 550 677 zł 6 groszy, dochody majątkowe w wysokości 25 483 517 zł 14 groszy. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1 i 1a. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w
472 do 71 roku. Szczegółowo dla wydarzeń do przyrodniny przedstawia załącznik nr 2 i 2a. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 8. Paragraf 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 660 000 zł zostanie pokryty kredytami pożyczkami w kwocie 8 660 000 zł i wolnymi środkami zadłużonych w kwocie 1 000 000 zł. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 10 960 000 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 300 000 zł. Dla przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek. I na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 050 000 zł. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i wkłady wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 500 000 zł. Ustala się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do nr 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania środkami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 i ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się dodatki udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Ogólną wysokości 186 000 zł oraz celową łączną wysokości 370 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000 zł i na wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł. Upoważnia się również do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 960 000. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach i bankach do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na upośledzenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą w wyniku budżetu oraz związane ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Zobowiązuje się jednocześnie wójta gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie. Wykonanie uchwały podjęła się gmina Rzeszko. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu na przyszły rok. Ten budżet był szczegółowo analizowany na komisjach stałych Rady Gminy i w tej chwili poproszę przewodniczącego Komisji Oświatowej o opinię na temat przyszłorocznego budżetu.
komisja wywiadowa powiadowała 9 grudnia bieżącego roku i zaopiniowała projekt budżetu na rok przyszły w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu, zarówno po wydatkach, jak i dochodach. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Również analizą budżetu zajmowała się Komisja Budżetowa. Poproszę Przewodniczącego Radnego Chojnackiego o opinię na temat budżetu. Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa w kwestii budżetu miała dwa posiedzenia. To jest 8 grudnia 2021 roku i 10. Dniu na Komisji Budżetowej Komisja opiniowała tam dochodów na zadania własne i zlecone, tam wydatków bieżących na zadania własne i zlecone i plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Następnie 10 grudnia komisja opiniowała projekt budżetu, uchwalenie budżetu finansowego na 2020 rok, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrzejewo na 2022-2032. We wszystkich przypadkach komisja pozytywnie zaopiniowała projekt i plany dochodów gminy. Dziękuję bardzo. Zarówno wieloletnia prognoza, jak i budżet na przyszły rok były przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyraziła na temat tych dwóch uchwał opinie. I teraz Państwa zapoznam z tymi opiniami. Uchwała nr 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia bieżącego roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Andrespol. Skład orzekający Anna Adamczewska, przewodnicząca, i członkowie Tomasz Karwicki, Krzysztof Koziek. Uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrespol na lata 2022-2032. Uzasadnienie. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez wójta gminy Andrespol projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty długu oraz załączonego do uchwały wykazu przedsięwzięć, mając na względzie zapewnienie przestrzegania uchwały o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrespol skład orzekający ustalił, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa w myśl artykułu 227 ustawy o finansach publicznych została opracowana na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych, a w części dotyczącej prognozy kwoty długu zgodnie z artykułem 227 ustawy o finansach publicznych na cały okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w artykule 226 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 2022 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, co wypełnia dyspozycję w artykułu 229 uprzednio opisanych ustaw. Zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego gminy mieszczą się w granicach upoważnień określonych w artykule 228 ustawy o finansach publicznych. Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022-2032 wynika, że gmina Andrespol wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu. Tym samym przyjąć należy, że w zakresie uchwalenia i wykonania budżetu w następnych latach przestrzegane będą przepisy ustawy o finansach publicznych, a w szczególności artykuł 242 tejże ustawy. Ponadto zdolność do wypracowania nadwyżki operacyjnej, jak również jej wysokość, stanowi podstawowy element oceny danej jednostki z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji oraz spłaty zobowiązań.
Prognozowana kwota długu gminy Andrzejewo na koniec 2020 roku wynosić będzie 22 miliony 29 tysięcy, co stanowi 27,8% planowanych dochodów budżetu ogółu. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenie, że w 2022 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie z planowanych do zaciągnięcia przychodów zwrotnych, to jest pożyczek i kredytów. W latach 2023-32 gmina planuje, że spłata długu nastąpi wyłącznie z nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi, czyli z nadwyżki budżetowej, która de facto powstanie z nadwyżki operacyjnej, czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Zgodnie z regułą wynikającą z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Przy realizacji wielkości założonych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-32 gmina Andrzejewo wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Zatem spełniona została reguła artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie skład orzekający wskazuje, że na dzień wydania niniejszej opinii organ wykonawczy nie przedłoży tutejszej Izbie informacji o dokonaniu wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, jednakże w przypadku gminy Andrzejewo wskaźnik z tego artykułu pozostaje spełniony zarówno przy wyborze okresu 3 lub 7-letniego. Załączone do wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości, co wypełnia dyspozycję w artykułu 226 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz powinna obejmować objaśnienia przyjęte w prognozie wartości. Mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowił wydać opinię jak sentencję. Stosownie do artykułu 230 ustawy o finansach publicznych tejże ustawy, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania na zasadach określonych w dostępie do informacji publicznej. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tejże uchwały. I kolejna również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia bieżącego roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok. Skład orzekający jak poprzednio uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały budżetu gminy Andrzejewo na 2022 rok. Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu gminy Andrzejewo. Uzasadnienie. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie pierwszym sentencji niniejszej uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonego przez wójta gminy Andrzejewo zgodnie z ustawą o finansach publicznych projektu uchwały budżetowej na przyszły rok wraz z uzasadnieniem. Opiniując projekt uchwały budżetowej, skład orzekający wziął pod uwagę w szczególności treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu, wielkość planowanego wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu. W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera postanowienia, które określa artykuł 212 o finansach publicznych, założone w przedmiotowym projekcie kwoty rezerw budżetowych są zgodne z artykułem 222 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody bieżące w
wyższe od wydatków bieżących, tak zwaną nadwyżkę operacyjną, w kwocie 4 727 000. Tym samym spełniona została zasada określona w artykule 242. Z analizowanego projektu wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17 483 000, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400 000. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 31 871 000. Wydatki te sfinansowane zostaną nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżką operacyjną, w wysokości 4 727 000, przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 8 660 000 oraz dochodami majątkowymi w wysokości 17 483 000. Pozostałe przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 1 300 000 zostaną przeznaczone na sfinansowanie przypadających do spłaty w roku budżetowym rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związane z nimi wysokość długu gminy Andrzejewo są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w artykule 229 ustawy o finansach publicznych. Założone w projekcie uchwały budżetowej wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały objaśnione w części opisowej do projektu. Założone w 2022 roku obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla tego roku, zatem została spełniona reguła artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w paragrafie 2 sentencji niniejszej uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2020 rok oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej. W projekcie uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 9 660 000. Który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 8 660 000 oraz wolnymi środkami w wysokości 1 zł, co jest zgodne z artykułem 217 ustawy o finansach publicznych. Ponadto według zapisów projektu wieloletniej prognozy finansowej spełniony zostaje warunek określony w artykule 242 niniejszej ustawy, a także zachowana zostanie relacja wynikająca z przepisu artykułu 243. Zdaniem składu orzekającego należy uznać, że gmina Andrzejewo po założeniu pełnej realizacji wykazanych wielkości posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowił wydać opinię jak sentencję. Opinię, o której mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, stosownie do artykułu 238 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu. Opinia, o której mowa w paragrafie 2, podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od jej otrzymania na zasadach o dostępie do informacji publicznej. Od opinii wyrażonych w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały i podpisała przewodnicząca składu orzekającego Anna Adamczewska. Są to dwie opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Teraz bym prosił pana wójta o stanowisko w sprawie tych opinii. Ponieważ obie opinie są pozytywne, więc trudno oczekiwać innego stanowiska mojego wobec nich, jak również jak najbardziej pozytywne, tylko w kwestii wyjaśnienia co roku, wyjaśnienia tych dużych liczb, które tu występują jako deficyt czy zaciągnięte kredyty. Co roku układając budżet staramy się go w pierwszej wersji dopisować tej, która jest uchwalana
początkowo, później jakby wielokrotnie zmieniane. Staramy się w pierwszej wersji dopasować go do znanych, najbardziej określonych, najważniejszych potrzeb, tych inwestycyjnych również. Stąd konieczność pokrywania części wydatków kredytami. Jak już Państwo wiecie, to nie pierwszy rok, kiedy te kredyty są zapisane tylko jako teoretyczne. Chociażby to, że wiemy, że na zadłużenie, które miało wynosić prawie 10 milionów na koniec tego roku, mamy na chwilę obecną 3 składy. Również wcześniejszych innych kredytów, które żeśmy nie zaplanowali, nawet spłacać około 6 milionów. Z planowanych na ten rok mała 10 milionów pożyczek. Zaciągnęliśmy kilkaset miesięcy, niecałe milion. Więc myślę, że również w przyszłym roku, jeżeli nie doszło do jakichś tych nieprzewidywalnych zaburzeń finansowych, czy dla gminy, czy ogólnie dla wszystkich samorządów, to będziemy raczej się posiłkować tylko takimi kredytami, które się, no mówiąc w uproszczeniu, opłaca brać, czyli kredytami, którym towarzyszą dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No bo to jest już pewnie dodatkowe darmowe pieniądze. Tak więc to, że mamy zapisane te wielomilionowe deficyty na koniec przyszłego roku, czy na koniec tego, nie oznacza, a wręcz przeciwnie, należy to odczytywać jako to, iż są te wielkości teoretyczne realizowane w znacznie mniejszej wielkości niż plany, więc nie widzę tutaj, mimo że nawet i co do tych kwot powiedziało się pozytywnie, to tym bardziej myślę, że do rzeczywistych planów te wskaźniki będą jeszcze, czy wyglądać będą znacznie lepiej. Więc tak jak wstępnie powiedziałem, jak najbardziej bez uwag odnoszę się do przekazania tutaj opinii regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Wysłuchaliśmy wszystkich opinii dotyczących zarówno wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu na przyszły rok. W tej chwili otwieramy dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, radny Kisiel. Ja mam takie pytanie i ogólnie do Państwa. Chodzi mi o to, że Pani może nam przybliżyła montaż finansowy tej naszej największej inwestycji, jaką jest budowa tunelu. I tak jakby w odniesieniu do kwoty, jaka została, za jaką wyłoniliśmy wykonawcę, jak i w odniesieniu na poszczególne lata, jak ma trwać ta inwestycja i z punktu widzenia partnera, jakim jest PKP, tak? Jeszcze tak by w takim rozbiciu bym prosił o przybliżenie. Dziękuję. Proszę Państwa, może ja będę opowiadała tutaj pytanie z zaokrągleniem. Oczywiście tą inwestycję realizuje firma Polwar. Umowa jest podpisana na ponad 36 milionów 800, z tego 22 miliony 900 to są środki, które będzie realizowało i płaciło bezpośrednio PKP. Natomiast gmina Andrespol ma zabezpieczoną kwotę na 13 milionów 800. I teraz mamy na tą inwestycję zapisane już dotacje, tak? 5 milionów 700 to jest dotacja z powiatu łódzkiego wschodniego w ramach porozumienia. 3 miliony 500 to są środki z funduszu inwestycji lokalnych i prawie 4,5 miliona są to środki przyznane z funduszu dróg lokalnych. No ta ostatnia dotacja będzie rozliczona dopiero po zakończeniu inwestycji, bo takie są zapisy w umowie. Natomiast te dwie pierwsze, tak jak i środki gminy, one będą rozliczane stopniowo w ramach całej umowy, czyli do roku 2023. No ta umowa oczywiście, ponieważ ona jest ponad 12-miesięczna, przewiduje klauzulę waloryzacji, także czy to 13 milionów 800 się utrzyma, czy nie, no to będzie wiadomo w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli wykonawca złoży wniosek lub nie o zwiększenie wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Radny Garnys. Mam pytanie do pana wójta i chodzi mi o infrastrukturę, bo na
wiecie, projekt jest oprócz oczywiście środków własnych gminy dofinansowany na razie z dwóch źródeł zewnętrznych z budżetu państwa. Jeden to jest dotacja 3,5 miliona z środków tarczy antycovidowej i prawie 2 miliony 900 tysięcy to jest dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu. Projekt sam w części dotyczącej budowy sztucznego boiska z zadaszeniem, myślę, że zamknie się kwotą około 6-6,5 miliona złotych. Za 2 miliony 700 mamy wykonane. Mówię w kwotach, bo to tutaj przysługuje nam w tej części związanej z boiskiem, ponieważ ono będzie odpłatnie wynajmowane, przysługuje nam zwrot VAT-u według stawki, jaka tak zwanego współczynnika, jaka jest przyznana czy uzgodniona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który to będzie administrował, czyli przysługuje nam ponad 70% zwrotu VAT-u. Łącznie tego VAT-u, tego zwrotu będzie około 800 tysięcy. Natomiast w kwotach brutto spodziewam się, że do 6,5 miliona wszystkie te wydatki. 2 miliony 700 kosztowały nawierzchnia sztuczne, teraz zostały rozstrzygnięte, ale będą prowadzone w roku przyszłym prace związane z rozstrzygnięte przetargi na prace związane z budową ogrodzenia, półkochytów oraz utwardzenia terenu miejsc parkingowych i dojść dojazdu do boiska za prawie 900 milionów i za również niecałe 900 tysięcy oczywiście i za niecałe 400 tysięcy oświetlenie boiska, samego boiska, ponieważ Bawa będzie miał swoje integralne oświetlenie dostarczone przez dostawcę balonu. Balon spodziewamy się, że będzie kosztował około 2,5 miliona. Także gdyby patrzeć tylko z punktu widzenia potrzeby samego budowy boiska z pokryciem, to dotacje po odniesieniu również VAT-u możliwego do odzyskania będą przekraczać wartość zadania, ale tak jak wiemy, oczywiście również musimy te środki przeznaczyć na modernizację samego obiektu GOSIR. Przede wszystkim basenu wraz z zapleczem. Tutaj będziemy realizować ten projekt, który wcześniej został przygotowany, czyli budowę niemieckiej w połowie niemieckiej przeznaczonej jako tory pływackie, tylko już nie 50-metrowe, a 25-metrowe, gdyż druga połowa basenu będzie przeznaczona na takie atrakcje bardziej, z jakie występują w ekoparkach, czyli zjeżdżalnie i tam różnego rodzaju atrakcje wodne. Plus dodatkowo jeszcze taki obok basenu płytki rodzin, taki park wodny dla dzieci już tych najmłodszych, będzie gospodarowanie terenu. To jest zadanie znacznie droższe niż sam balon, ale tutaj mam nadzieję, że być może, że w najbliższej sesji będziemy mieli okazję, będę miał okazję Państwa poinformować o kolejnych środkach, które na ten cel zostaną przyznane. Jeśli chodzi o budowę boiska i zadaszenia, to spodziewamy się to zrobić w pierwszym półroczu bieżącego roku. Natomiast jeśli chodzi o przebudowę basenu, to rozpoczniemy te prace w drugim półroczu. Ale zakończenie planowane jest na 2023. Również ze względu na to, że potrzebne są środki i montaż finansowy. Oczywiście, jeżeli wykluczymy konieczność brania pożyczek, ale będziemy się starać, żeby sfinansować to z innych środków. Także kompleksowo wersja zostanie przebudowana, czyli udostępniona już dopiero w roku przyszłym. Natomiast w tej chwili, gdybyśmy mieli oświetlenie, to które dopiero jest zlecone, wybudowane, to jest już tak duże zainteresowanie użytkowaniem boiska niepokrytego, że moglibyśmy czerpać z tego dochody już w chwili obecnej, nawet bez tej sztucznej powłoki. Więc myślę, że również z tą powłoką to przedsięwzięcie nie tylko będzie z pożytkiem dla naszej młodzieży, która będzie tam mogła w godzinach tego niekomercyjnego
udostępniania, czyli w godzinach porannych i wczesnego popołudnia korzystać, ale również z tym komercyjnym wynajmem. Będzie to przedsięwzięcie również biznesowe, dochodowe, a na pewno nie będzie deficytowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze inne pytania? Radny Bujanowski, bardzo. Przede wszystkim to są inwestycje, na które już były wykonane dokumentacje projektowe i jest to budowa kanalizacji sanitarnej podzielona na cztery etapy, głównie w Janówce i w Justynowie i częściowo w Wiśniowej Górze i w Stróży bodajże, tak? A i w Bedonie Wsi jeszcze. No w poszczególnych ulicach, tutaj akurat nie mam tych ulic przed sobą. Nie wiem, czy ktoś ma. Pan Wójt Żłowy wie, to jest ulica. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do podejmowania uchwał. Jako pierwsza była uchwała dotycząca uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrzejów na lata 2022-2032. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Bośniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bujanowski. Romuald Kulesowski. Za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gawara. Za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Za. Wojciech Lubarski. Za. Patrycja Melaniuk. Za. Agnieszka Rataj. Za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Za. Marian Turzyński. Za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała, która była również szczegółowo omówiona, dotyczy uchwalenia budżetu gminy Andrzejów na 2022 rok. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Za. Romuald Bulesowski. Za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gobara. Za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Za. Wojciech Lubarski. Za. Patrycja Melaniuk. Agnieszka Rataj. Za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Za. Marian Turzyński. Za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała dotycząca budżetu na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że ten budżet jest chyba jednym z największych budżetów w naszej gminie. Szczególną uwagę zwraca fakt, że na wydatki majątkowe jest ponad 30 milionów, czyli ponad 27% ogółem. Tutaj składają się środki zewnętrzne. Tak jak wcześniej pan wójt
mówił o tym, że wiele tych środków zewnętrznych zostało pozyskanych w ostatnim czasie, ale myślę, że żeby takie środki, wystąpić o takie środki, trzeba troszeczkę wcześniej perspektywicznie przygotowywać pewne założenia co do inwestycji i co do rozwoju naszej gminy. I myślę, że w naszym urzędzie zawsze jest coś takiego, że już patrzymy naprzód na potrzeby społeczeństwa, planujemy pewne rzeczy i później właśnie staramy się szukać tych środków z zewnątrz. I tu chciałbym złożyć ogromne podziękowania dla pana wójta i na ręce pana wójta również podziękowania dla tych osób, które się angażują w to, abyśmy mogli jak najskuteczniej pozyskiwać środki zewnętrzne. No, chciałbym życzyć również panu wójtowi i całej ekipie Urzędu Gminy do skutecznej realizacji tego niezwykle ambitnego budżetu. No, przede wszystkim myślę, że jest istotne też, aby znaleźć co do tych inwestycyjnych spraw jak najlepszych, najsolidniejszych wykonawców, żeby no, nie powtarzały się sytuacje z bieżącego roku. Natomiast no, też zdajemy sobie sprawę, że tak jak tu jesteśmy już przyzwyczajeni, że w trakcie roku będą jakieś zmiany budżetowe i będziemy na to reagowali na bieżąco. Jeszcze raz życzę skutecznego realizowania budżetu w przyszłym roku. Dziękujemy, chociaż zabrzmiało to tak, jakbyśmy sobie życzyli, żeby brzmiało w przyszłym roku podsumowanie realizacji tego budżetu. My dopiero mówimy jego początku. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to nieco to prawie nie 30, a 40 milionów, bo pierwotny projekt zakładał 30 milionów do 31 wydatków majątkowych czy inwestycyjnych. Później została jeszcze wprowadzona ta zmiana związana właśnie z kanalizacją, czyli 40 milionów, 40% wydatków stanowią wydatki majątkowe. A całość wydatków niebezpiecznie, no, niebezpiecznie to najbardziej może dla pani skarbnik, dla nas to aż tak bardzo to tylko liczby, ale zbliża się do kwoty 100 milionów. Niebezpieczeństwo to jest to takie, że będziemy musieli przy przekroczeniu wydatków w wysokości 100 milionów zatrudnić na stałe audytora w urzędzie, czyli wzrosną nam również wtedy koszty bieżące. Natomiast no, chyba jest to nieuchronne. Co prawda kolejne budżety nie będą już zawierały środków związanych z 500+. Teraz jak wiemy mamy jeszcze 5 z 12 lat wypłacić w tym roku. Więc może w jakiś sposób się cofniemy poniżej tej granicy. W każdym razie gdyby nie te wydatki 500+, to w takim razie mielibyśmy prawie że 10% udział wydatków inwestycyjnych. Dziękujemy za podziękowania. Nie możemy zagwarantować niestety wykonawców i rzetelności jakości. Miejmy nadzieję, że skończy się pandemia. To nie tylko z powodów zdrowotnych i społecznych, ale również skończą się również zapisy ustawy covidowej, która nie pozwala wykonawcom potrącać kar umownych za nieterminowe wykonanie, bo to dopiero może się przełożyć na najbardziej zdyscyplinowane traktowanie, bo w tej chwili, tak jak już wielokrotnie informowaliśmy, żadna inwestycja, prawie żadna inwestycja nie jest ukończona w terminie. I miejmy nadzieję również, że inflacja, choć już wiemy, że wysoka, nie będzie nadal wzrastać, bo to również się przełoży na kolejne wzrosty wydatków, mniejszą przewidywalność, jeżeli chodzi o ich realizację, trudno będzie podejmować zadania inwestycyjne wieloletnie, bo będą obawy, czy ktoś się zdecyduje podjąć ryzyko, albo że koszt tego ryzyka w postaci dodatkowych jakichś blokady środków podniesie wartość oferty. Ale to wszystko przed nami. Czas pokaże. Mam nadzieję, że te zadania najważniejsze, a jeszcze jest szereg drobniejszych, które w ciągu roku się pewnie w budżecie pojawią, że zrealizujemy. Stąd jakby nie pocieszając pani skarbnik, uważam, że te 600 tysięcy, które nam brakuje ze 100 milionów, to chyba niestety ale przekroczenie. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że wiemy już, na szczęście po raz pierwszy mamy sesję, może nie na szczęście, ale po raz pierwszy mamy sesję w takim okresie już końca roku, a nie tak jak wcześniej w
połowie miesiąca grudnia. Także wiemy również mniej więcej, że jaka będzie wysokość wolnych środków za ten rok. No, na razie pani skarbnik mówi, że nie wie, bo ona tam liczy te trzy ostatnie miejsca, bo przeciwko ja liczę tylko miliony pani skarbnik. I to jest powyżej ilości palców jednej ręki. To tylko tyle mogę zdradzić. Resztę mi później przy realizacji. Dziękuję bardzo. No, zazwyczaj osobniki gatunku ludzkiego mają pieniądze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcia uchwały dotyczącej uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022. I pani skarbnik, bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze jedna uchwała dotycząca 2022 roku. Dotyczy stawek jednostkowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Na podstawie opracowanego planu finansowego zakładu kosztów i przychodów, tutaj jest to niedobór w wysokości 1 495 000 zł. Jest to właśnie ta dotacja przedmiotowa, którą gmina udziela i zapisana jest w planie budżetu na rok 2022. Ta dotacja przeznaczona jest na trzy działy deficytowe w zakładzie, czyli na budynki komunalne, na roboty porządkowe i drogowe oraz na bazę rozwiązującego na terenie Gorki. Dlatego ustala się stawki jednostkowe dla tych trzech działów zakładu gospodarki i konieczne jest podjęcie uchwały w tym zakresie. I tak ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiśniowej Górze na rok 2022 wysokości 1 metra powierzchni budynku komunalnego w wysokości 25,51 zł, 1 metr kwadratowy powierzchni bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym środków ze ścieków deszczowych i roztopowych w wysokości 2 zł za 1 metr kwadratowy oraz za 1 metr kwadratowy powierzchni bazy nadzwykowej stawka jednostkowa wynosi 90,38 zł. I kwota dotacji przedmiotowej paragraf 2 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiśniowej Górze na rok 2022 wynosi 1,495 000 zł. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Adresko i uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Uchwała ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię na temat uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały dotyczącej uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, Tomasz Bojanowski, za. Romuald Bulosowski, za. Lech Chojnacki, za. Wiesław Gabara, za. Paweł Barnes, za. Piotr Kisiel, za. Wojciech Lubański, za. Patrycja Melanio, Agnieszka Rataj, za. Robert Sawicki, za. Jacek Stefaniak, za. Marian Tyrzyński, za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, w tej chwili ogłaszam kilkuminutową przerwę w obradach.